64 mecze w NBA, blisko 100 spotkań w Eurolidze, wielokrotne występy w reprezentacji Polski i status gwiazdy basketu. Teraz Maciej Lampe po raz pierwszy zagra w Lidze Polskiej. Czyli największy transfer to zobaczymy. A przyjechałem dopiero od 3 miesięcy, nie gram w koszykówkę 5x5, także dzisiaj miałem pierwszy trening, dosyć fajnie, ale trzeba popracować i zacząć grać i to później powoli zobaczymy, co z tego będzie. Lampe w poprzednich sezonach grał w Chinach, a ostatnio w Bahrajnie. Po kontrakcie w Bahrajnie postanowiliśmy trochę odpocząć, bo też ciało było dosyć zmęczone. Robiłem rehabilitację przez dwa miesiące teraz w Hiszpanii, dopóki postanowiłem znowu grać. Były różne oferty z Polski, żebym przyszedł i trenował po prostu z drużyną, nie grał żadnych meczy. Wybraliśmy Kinga, bo myśleliśmy, że po prostu jest najlepsza sytuacja, jeśli chodzi o całą organizację klubu, a jeśli chodzi o trenera, jeśli chodzi o grupę zawodników, które tutaj są. Jesus Ramirez, który prowadzi Kinga od kilku tygodni, jest bardzo zadowolony z transferu Lampego. Well, he will bring at the same level. Maciej w równym stopniu doda nam i talentu, i doświadczenia. Odczujemy to już na treningu, jakość ćwiczeń wzrośnie. Dzięki temu nasz zespół będzie lepszy. Lampe i Ramirez są dość powściągliwi, ale klasa nowego gracza Kinga nie podlega dyskusji. A Maciej Lampe jest zawodnikiem jak na Energa Basket Ligę wybitnym. I bez względu na to, co będziemy mówić o strategiach, pomysłach trenerów przeciwnych zespołów, to on i tak sobie poradzi i tak powinien zdobywać ponad 20 punktów na mecz. No to jest taki zawodnik, który może przesądzić serię play-off, więc jeżeli dotrwa do play-off, bo nie wiemy, czy nie zostanie wykupiony przez jakiś klub z Azji, to będzie po prostu gracz, na którym koncentrować się będzie uwaga rywali w tych decydujących fragmentach sezonu. Dla Lampego liczą się tylko najwyższe cele. No ja bym chciał wywalczyć oczywiście Mistrzostwo Polski, a to dlatego gramy. Mi się wydaje, że mamy na tyle dobry zespół, musimy się zgrać, musimy ciężko planować na każdym treningu i mamy nadzieję, teraz będzie walka o play-offy, w jakim mieście się skończy na play-offach, ale musimy dniu po dniu, meczu po meczu do tego podchodzić i pracować ciężko i mamy nadzieję, że ewentualnie w przyszłości będziemy grali w finałach i walczyć o mistrzostwo. Lampe ma zadebiutować w Kingu w sobotę w wyjazdowym meczu we Włocławku. I expect that he will not be in game shape like the rest of the team. To logiczne, że Maciek nie będzie jeszcze w takiej formie fizycznej jak reszta drużyny. Postaramy się jednak mu pomóc w jak najszybszym dojściu do optymalnej formy. Rozmawiałem z nim już na ten temat, ustaliliśmy dokładny plan treningu i będziemy obserwować postępy. But obviously he is not in game shape. Macieja Lampego i Kinga Szczecin obserwować będzie teraz cała liga i wszyscy kibice. Energa Basket Liga stanie się jeszcze ciekawsza.